Rozdział szósty. Robinson jako hodowca bydła i gospodarz domu. Ślad na piasku. Obawa, rzecz to gorsza niż samo niebezpieczeństwo. Środki obrony. Ludożercy na wyspie. Minął jeszcze rok jeden. Żyłem spokojnie i jednostajnie, ćwicząc się w rozmaitych rzemiosłach zwłaszcza zostałem dzielnym cieślą, co notuje ze względu na niedostateczną sprawność posiadanych narzędzi. Odniosłem też triumf w garncarstwie, sporządzając sobie fajkę. Była to prosta fajka gliniana, na czerwono wypalona. Dała mi ona jednak dużo miłych chwil, gdyż zdawien dawna nawykłem do palenia tytoniu. Wzrósł również znacznie mój zapas koszyków, których potrzebowałem zarówno na przechowywanie owoców i produktów rolnych, jak i dla celów noszenia różnych rzeczy do domu. Jedna jednakże sprawa napełniała mnie troską to jest zmniejszanie się mego zapasu prochu. Niezdolny sporządzić świeży proch, poważnie rozmyślałem, jak zdołam w przyszłości bez niego polować na dzikie kozy. Jak już wspomniałem, oswoiłem w trzecim roku pobytu młodą kozę w nadziei doczekania się stada, ale koza niestety pozostała samotną i w końcu zdechła ze starości. Teraz dopiero, w jedenastym roku pobytu mego na wyspie, zająłem się myślą, jakby chwytać dzikie kozy w paści lub doły. Po długich daremnych usiłowaniach, udało mi się w końcu schwytać w dół dużego capa oraz trzy młode sztuki dwie żeńskiej a jedną męskiej płci. Cap był jednak tak dziki, że nie mogłem sobie z nim dać rady. Nie chcąc go zaś zabijać, puściłem na wolność. Nie przyszło mi wówczas na myśl, że głód byłby go obłaskawił. Trzeba go było zostawić na parę dni w dole, potem zaś dać mu po trochu jeść i pić. Stałby się wówczas pokorny niby jagnie, gdyż kozy są to zwierzęta mądre i przywykają łatwo do człowieka, byle się z nimi dobrze obchodzić. Trzy młode okazy uwiązane na linach nie bez trudności zawiodłem do domu. Chcąc dojść do posiadania trzody, powinienem był w pierwszej kolejności zabezpieczyć oswojone kozy od zetknięcia z dzikimi. Należało tedy zagrodzić dla nich kawał pastwiska, co było pracą nie lada dla dwóch, tylko rąk ludzkich. Ale wziąłem się bez wahania do roboty i po trzech miesiącach otoczyłem mocną i pewną zagrodą kawał pastwiska. 100 metrów szeroki, 150 długi posiadające bujne krzaki i mały strumyk. Zanim to skończyłem, trzymałem troje koźląt zawsze w pobliżu. Podawałem im czasem trochę owsa czy ryżu, one zaś zapoznały się ze mną i niebawem straciły wszelką ochotę do ucieczki. Po upływie półtora roku posiadałem już trzodę w ogólnej liczbie dwunastu głów. Zaś gdy ubiegły następne dwa lata, doszedłem do czterdziestu trzech sztuk. Nie licząc tych, które w tym czasie zarażnąłem. Ogrodziłem następnie jeszcze pięć dalszych pastwisk, komunikujących się ze sobą, umieszczając też gdzie daszki i koleby dające zwierzętom ochronę podczas słoty. Na tym nie koniec. Miałem nie tylko pod dostatkiem mięsa, ale także sześć do ośmiu litrów mleka dziennie. Że zaś przyroda nie tylko dostarcza każdemu stworzeniu pożywienia, ale uczy je również należycie spożytkować przez ludzi. Przeto wziąłem się i ja do przerabiania mleka na masło i ser. Nigdy nie doiłem dotąd krów czy kus. teraz jednak zostałem skrzętnym i zręcznym mleczarzem. Soli dostarczał mi odpływ, susząc w szczelinach skał wodę morską. Tak to Bóg miłosierny zostawił mi na bezludnej wyspie obficie zaopatrzony stół. Jadłem zawsze w towarzystwie mych domowników, niby król otoczony wasalami. Pol, mój ulubieniec, miał sam jeden prawo mówić do mnie. Staruszek pies siadywał po prawicy mojej, koty zaś zwinięte na stole czekały bacznie na kąski, jakie im rzucałem. Koty przywiezione z okrętu dawno pozdychały i pogrzebałem je w pobliżu mego osiedla. Zostawiły jednakże tyle potomstwa po lasach i to tak złodziejskiego, że musiałem częstym strzelaniem bronić się od tej plagi. Radbym był sprowadzić czółno na tę stronę wyspy. A chociaż nie nęciła mnie podróż morska, chciałem zwiedzić tę część wybrzeża, gdzie wyszedłem na wzgórze, dla zobaczenia, jak daleko rafa skalna sięga w morze. Co dnia, silniej odczuwając tę chętkę, ruszyłem też tam dnia pewnego. Trudno sobie wyobrazić dziwniejszego ode mnie wędrowca. Postać moja zadziwiłaby zapewne czytelnika. Na głowie miałem szpiczastą czapę ze skóry lamy z szerokim spadającym na kark fartuchem dla ochrony przed słońcem i deszczem. Ubrany byłem w kaftan ze skóry koźlej o połach sięgających do lędźwi. Pod nim zaś spodnie z miękkiej skóry lamy, której owłosienie spadało aż na łydki. Nie posiadałem pończoch ni trzewików. Wymyśliłem sobie natomiast skórzaną plecionkę okrywającą stopy i dolną część łydek sznurowaną z przodu i z tyłu. Wyglądało to wszystko razem strasznie po barbarzyńsku, ale nie sposób było temu zaradzić. Przepasany byłem szerokim pasem z koziej skóry, zeszytym takimiż rzemykami. Posiadał on po bokach rodzaj olster dla umieszczenia po lewej topora, zaś małej piły po prawej stronie. Drugi pas spływał mi przez prawe ramię. Dźwigał on dwie torby z koziej skóry na proch, kule i śród. Na plecach miałem sztucznie upleciony noszak na pożywienie – Służący jednocześnie za torbę myśliwską. W lewej ręce niosłem strzelbę, w prawej zaś parasol, sprzęt obok broni najkonieczniejszy dla mnie. Byłem ogorzały, ale nie tak bardzo, jakby należało oczekiwać. Mając pod dostatkiem nożyczek i brzytew, nosiłem brodę krótko przyciętą. Tylko wąsy wyrosły mi tak długie, że z pewnością w mieście ulicznicy biegaliby za mną i szydzili. Tak ubrany, ruszyłem w drogę idąc tuż nad wybrzeżem aż do miejsca gdzie umieściłem na kotwicy mą pirogę tu wyszedłem ponownie na wzgórze ale spojrzawszy po morzu z wielkim zdumieniem nie dostrzegłem ani śladu owego prądu który mnie takiego nabawił strachu widocznie stał on w ścisłym związku z przypływem i odpływem i tę okoliczność stwierdziłem później dokładnie wystarczyło wtedy wybrać tylko odpowiedni czas a czółno z łatwością dałoby się zabrać do domu. W pamięci mojej tkwiły jednak tak silne przygody przebyte na morzu, że odstąpiłem od tej myśli. Wolałem raczej wyciosać sobie drugie czółno i mieć dwa po obu stronach do użytku. Zszedłszy ze wzgórza, poszedłem na moje letnisko i tam spędziłem noc. Nazajutrz zaś ruszyłem do przystani, gdzie zastałem mą pirogę nietkniętą w poprzednim stanie. Spokojnie stojącą na kotwicy. Wzdłuż brzegu rzeczki, dotarłem do morza i tutaj natrafiłem na coś, co memu życiu nadało całkiem nowy kierunek. Wypatrując muszli i innych produktów morza, jak to czyniłem zawsze, zobaczyłem nagle na piasku odcisk ludzkiej stopy. Stanąłem niby rażony piorunem, lub jakbym zobaczył ducha, nadsłuchując bacznie rozglądałem się w koło. Niczego jednakże nie zauważyłem. Wszedłem na małe wzgórze, by sięgnąć spojrzeniem dalej. Biegałem po wybrzeżu, ale nigdzie nie znalazłem odcisku drugiego. Długo badałem ślad, sądząc, że się mylę, ale nie było żadnej wątpliwości. Była to z całą pewnością stopa ludzka, z piętą, podeszwą, osadą przednią i pięciu palcami. Nie mogłem zgadnąć, skąd się wzięła, ale że była to fakt niezaprzeczalny. Straciłem głowę i jąłem uciekać, obawiając się, czy mnie ktoś nie goni. Podejrzewając zasadzkę za każdym krzakiem i pniem drzewa. Do dziś nie wiem, ile czasu użyłem, by dobiec do mej fortecy. Nie pamiętam też, czy wszedłem po drabinie, czy otworem w skalę. Nie zwracałem na to uwagi przejęty strachem. Noc spędziłem bezsennie gdyż podniecona fantazja przywodziła mi tysiące okropności i niebezpieczeństw do głowy. Stopa ta mogła być tylko odciskiem dzikiego mieszkańca pobliskiego lądu. Niezawodnie wiatr zapędził czeredę dzikich na wyspę, z której potem niebawem odpłynęli. Uradowany byłem, żem w tym czasie nie znalazł się w tych stronach, a także, że nie odkryli mej pirogi. Gdyby to nastąpiło, Dzicy postaraliby się też niezawodnie odnaleźć właściciela statku. Może jednak znaleźli oni czułno i nie odpłynęli z wyspy? Czyż miałem pewność, że tak nie jest? Mogli też wrócić w wielkiej liczbie i nawet nie znalazłszy mnie samego poza palisadą poniszczyć me zagrody, zabrać trzodę i spustoszyć me łany zboża. Skutkiem przerażenia zapomniałem nawet o opatrzności, mimo tylu dowodów jej opieki. Jeden, jedyny cios zniweczył cały spokój i szczęście mego życia. Po całych dniach byłem dręczony okropnymi myślami i bezustannie wyczekiwałem chwili, w której ludożercy, wśród dzikich okrzyków, rzucą się na mnie nawałą z włóczniami i strzałami, aby wydrzeć mi życie. Potem myśli me przybrały inny kierunek. Może odcisk ten był śladem mej własnej stopy z czasów dawniejszych, kiedy, będąc tutaj, wysiadłem z czółna na piasek. To mi dodało otuchy i uznałem się za głupca, który opowiada niestworzone historie, a sam drży i boi się najbardziej. Po czterech dniach wychyliłem się poza dom. Albowiem nie miałem nic prócz kilku placków owsianych i wody, a także trzeba było wydoić kozy. W gęstwie leśnej doznałem ponownie strachu. Rozglądałem się też bacznie gotów za najlżejszym szmerem zmykać jak zając do mej fortecy skalnej. Nie zauważyłem jednak nic podejrzanego i to mi dało śmiałość wyruszenia pewnego dnia na wybrzeże przeciwległe dla zbadania raz jeszcze odcisku i przekonania się czy jest śladem mej własnej stopy czy też nie. Próba wykazała jednak, że stopa moja jest o wiele mniejsza. I ogarnięty ponownym strachem pośpieszyłem do domu. Miałem teraz pewność pobytu dzikich, a nawet zacząłem podejrzewać, że wyspa moja jest zamieszkała i należy się spodziewać zgoła niespodzianego napadu. O jakże ślepy strach może pozbawić człowieka zmysłów do jakichże nierozsądnych popchnąć go jest zdolny czynów. W pierwszej chwili chciałem zniszczyć zagrody i zapędzić oswojone trzody moje do lasu, by je ukryć przed nieprzyjacielem szukającym łatwej zdobyczy. Miałem też zamiar przekopać mełany, rozebrać letnisko, słowem zatrzeć wszelkie ślady mego pobytu na wyspie. Tak dziwaczne pomysły nękały mój umysł podczas bezsennej nocy po powrocie. Strach przed niebezpieczeństwem jest o wiele gorszy od samego niebezpieczeństwa. O świcie dopiero zamknąłem oczy, zapadłem w głęboki sen i zbudziłem się znacznie spokojniejszy. Zacząłem rozważać położenie moje chłodno i rozsądnie. Wyspa położona tak blisko kontynentu nie była tedy do tego stopnia opuszczona, jak sądziłem zrazu. Chociaż sama nie zamieszkała, mogła być od czasu do czasu miejscem lądowania dla statków przybywających umyślnie lub też zapędzonych prądem czy wiatrem. Od lat piętnastu przebywając tu nie napotkałem człowieka. Przeto jeśli nawet bywali tu dzicy, nie zatrzymywali się nigdy długo. Niebezpieczeństwo polegało więc na możliwości natknięcia się kiedyś na taką grupę dzikich. Powinienem był wtedy wyszukać sobie bezpieczne schronienie. Pożałowałem teraz, że urządziłem w jaskini mej wejście z zewnątrz i umyśliłem obwarować się lepiej przez drugi wał umieszczony ze strony przeciwnej, poza palisadą sprzed lat dwunastu. Umocniłem go belkami i starymi linami kotwicznymi. Bacząc na to, by zostawić w nim siedem szerokich jak ramię otworów strzelniczych. Podsypałem ten wał z zewnątrz ziemią na wysokość dziesięciu stóp i ubiłem ją mocno. W siedmiu otworach strzelniczych ustawiłem siedem muszkietów zabranych z okrętów pozycji, jakby były armatami. Do tego celu musiałem dla każdego z nich urządzić odpowiednie rusztowanie. Byłem teraz w możności dać ognia z wszystkich w ciągu dwóch minut. Długo i ciężko pracowałem nad budową tego wału. I odzyskałem poczucie bezpieczeństwa dopiero, kiedy był gotowy. Następnie wetknąłem przed wałem w ziemię pale i kije z gatunku drzewa puszczającego pędy, bacząc, by zachować znaczną odległość i nie pozwolić nieprzyjaciołom użyć tej plantacji jako zasieku dla siebie w czasie napadu. Wbiłem takich pali może z 20 tysięcy i bardzo rychło drzewo puściło pędy. Po dwóch latach. Powstała bujna gęstwa krzaków, zaś po pięciu wyrósł las młody, silny, a zarazem nieprzekraczalny dla żywej istoty ludzkiej. Przy tym wyglądał tak dziko, że niepodobieństwem było przypuszczać, iżby poza nim mógł ktoś mieszkać. W ten sposób zamknąłem wszelki dostęp do mej fortecy. I mogłem do niej wchodzić wyłącznie tylko z wierzchołka góry po dwóch drabinach sięgających od góry i dołu do połowy wysokości jaskini, gdzie był naturalny wyskok skalny. Po zdjęciu tych drabin nikt nie mógł tu dotrzeć. A gdyby nawet zdołał to uczynić, dzieliła go jeszcze ode mnie pierwsza palisada. W ten sposób uczyniłem wszystko, co mógł uczynić dla własnego bezpieczeństwa. Mimo gorliwego zajęcia się tym, nie zapomniałem też o sprawach innych. Byt mojej trzody leżał mi na sercu, bowiem nie tylko dawała mi pożywienie, ale pozwalała szczędzić prochu i zwalniała z trudów polowania. Strata jej i konieczność zakładania drugiej byłaby dla mnie wprost nieszczęściem. Długo dumałem, jak ją zabezpieczyć najlepiej. Należało wykopać wielką podziemną jaskinię, by zwierzęta zapędzić tam w razie niebezpieczeństwa albo też zagrodzić w różnych odległych, a ukrytych miejscach kilka pastwisk oddzielnych i trzymać tam po pół tuzina młodych kóz, których przychówek mógłby wyrównać stratę trzody głównej w razie napadu. Ten ostatni plan uznałem za lepszy. Wyszukałem w najodleglejszej części wyspy głęboką, otoczoną lasem kotlinę. Te właśnie, na której swego czasu zabłądziłem, wracając ze wschodniego wybrzeża. Polanę mającą około trzech morgów obszaru otaczał taki gąszcz, że sam już stanowił naturalną ochronę. W ciągu niespełna miesiąca wykończyłem płot i mogłem tu umieścić część trzody. Wybrałem dziesięć młodych kus i dwa młode capy i odtąd z większą już odwagą oczekiwałem napaści dzikich. Cała ta ogromna praca i cały ten przewrót wywołane zostały jednym tylko jedynym śladem ludzkiej stopy na piasku. -Gdyż do tej pory nie napotkałem żywej duszy. Na ustawicznym niepokoju zeszły mi dwa lata. Utraciłem wszelką radość życia i całą wygodę, żyjąc w ciągłym strachu przed podstępem i złością istot ludzkich. Zabezpieczywszy w opisany sposób część trzody, wyruszyłem na poszukiwanie miejsca drugiego dla koziej kolonii. Zaznaczam tu, że nigdy nie miałem zamiaru stworzyć trzody oswojonych lam. Było ich na wyspie niewiele, a przy tym nie spodziewałem się z nich tych korzyści, jakie mi dawały dużo łatwiejsze do opanowania i mniejsze kozy. Wielce mi były przydatne skóry lam, a jedna z nich oswojona, pędząca w mej fortecy żywot spokojny i wygodny, sprawiała mi wiele przyjemności. Jednakże nie posunąłem się aż do chowu tych zwierząt, nie mając ochoty ani na ich mięso, ani mleko. Podczas jednej z wycieczek. Dotarłem aż do ostatniego zachodniego krańca wyspy, gdzie dotąd nie postała jeszcze moja noga. Wyszedłszy na skałę, ogarnąłem spojrzeniem morze. Ha! Cóż tu widać? zawołałem bezwiednie. Ujrzałem czółno. Przetarłszy oczy, spojrzałem ponownie. Daleko na lśniącej płaszczyźnie dostrzegłem czarny punkt. Posiadałem w domu kilka lunet znalezionych w skrzyniach marynarzy. Na nieszczęście nie wziąłem żadnej ze sobą. Wypatrywałem sobie wprost oczy, nie mogąc jednak stwierdzić, czy dostrzeżony przedmiot jest czółnem czy pniem drzewa niesionym przez wodę. Nie widać go było z samego wybrzeża, to też zacząłem sobie samemu tłumaczyć, iż to pomyłka, jednocześnie ślubując, że nigdy bez lunety z domu nie wyruszę. Niebawem okazało się jednak, iż odcisk stopy ludzkiej nie było to na mej wyspie zjawisko tak niezwykłe, jakbym tego pragnął i że tylko opatrzność kazała mi wylądować po tej stronie, na którą dzicy nigdy nie zachodzili. Inaczej dawno by mnie już byli znaleźli. Kanu ich, płynące od strony kontynentu, bardzo często szukały ochrony w zatokach mej wyspy przed wiatrem. Prócz tego ludożercy, toczący ciągłe ze sobą wojny międzyplenienne, przywozili tu swych jeńców, zażynali i zjadali ich. Uszedłszy niewielki kawałek drogi wybrzeżem, Stanąłem nagle skamieniały od strasznej grozy. Nie zdołam opisać nigdy uczuć, jakich doznałem, ujrzawszy na białym piasku mnóstwo ludzkich czaszek, nóg, rąk i innych resztek ciała. Opodal poczerniały od dymu i ognia punkt, wskazywał, gdzie płonął stos. Wokoło za śniego zagłębienie w piasku świadczyło, że siedzieli tu dzicy przy ohydnej swej uczcie. Okropny ten widok oszołomił mnie tak, że zapomniałem o grożącym mi niebezpieczeństwie. Myśli me skierowały się wyłącznie na ową szatańską zbrodnię pożerania istot ludzkich. Słyszałem o ludożercach nieraz, nigdy jednakże nie znalazłem się w pobliżu tych potworów. Odwróciłem twarz, zrobiło mi się źle ze wstrętu i przez długą chwilę nie mogłem przyjść do siebie. Potem ruszyłem żywo do domu. Przybywszy, zdjąłem za sobą drabiny. I teraz dopiero odetchnąłem z ulgą. Czułem się bezpieczny. I powinszowałem sobie, że w ciągu lat ostatnich umocniłem swą fortecę. Jednocześnie zaś nabrałem przekonania, iż dzicy uważają wyspę za bezludną i nie przybywają tu na żadne poszukiwania. Mieszkając tu już blisko osiemnaście lat, nie natrafiłem aż do ostatnich czasów na ślad człowieka. Toteż mogłem przeżyć drugie tyle czasu, a nie zdołaliby mnie znaleźć chyba żebym im się pokazał sam, ku czemu jednak nie miałem żadnej ochoty. Odraza, jaką mnie przejęli ci ludzie, i ich straszny obyczaj pożerania się wzajem przepoiły mnie jednak tak ponurym nastrojem, że blisko przez dwa lata po owym szkaradnym widowisku nie robiłem dalszych wycieczek, poprzestając na najbliższym otoczeniu domowym, to znaczy fortecy, letnisku i zagrodzie w lesie. Nie chcąc nawet zachodzić do mego człuna, postanowiłem zbudować sobie drugie. Tamtego nie mogłem wyprowadzić z zatoki, nie będąc dostrzeżony przez dzikich, a wiedziałem, że wpadłszy raz w ich ręce, bez ratunku straciłbym życie. Z biegiem czasu uspokoiłem się jednak i wróciłem do dawnego sposobu życia, unikając tylko spotkania z ludożercami. To też strzelałem jak mogłem najrzadziej z obawy, by się nie zdradzić, i dopiero teraz w całej pełni oceniłem wartość mej swojskiej trzody. Jeśli jeszcze od czasu do czasu polowałem na dzikie kozy To tylko za pomocą paści i dołów Także przez ostatnie dwa lata nie dałem ani jednego strzału Oczywiście wyruszając z domu Zabierałem zawsze ze sobą muszkiet oraz trzy pistolety Zabrane z okrętu U pasa zawieszałem też jedną z wyostrzonych świeżo szpat oraz topór Tak, że był ze mnie mąż wielce wojowniczy I niebezpieczny w spotkaniu z nieprzyjacielem Pominąwszy te środki ostrożności Żyłem teraz spokojnie, jak przed całym zajściem, i poznałem, że w porównaniu z wielu innymi ludźmi los mój nie jest taki zły. Oraz doszedłem do wniosku, że znikłoby dużo skarg, gdybyśmy swe życie porównywali z życiem bliźnich, którym się powodzi jeszcze gorzej. Przyrównując się do szczęśliwszych, zapominamy natomiast o winnej Bogu wdzięczności.